Cześć i witam na kanale. Nazywam się Monika, urodziłam się w Stanach Zjednoczonych, ale teraz od 6 lat mieszkam w Warszawie. Dzisiaj opowiem Wam o moim doświadczeniu w polskim szpitalu. Zaczynamy! Zanim Wam opowiem o mojej operacji, chciałam powiedzieć, że jestem w Lighthouse Sfera obecnie. To jest w Copalino, nad morzem. Jest przepiękne miejsce, jesteśmy we czwórkę z dziewczynami i właśnie spędziliśmy tutaj cały weekend. Jestem zachwycona i domkami, i morzem. Bardzo polecam to miejsce, możecie zarezerwować na slowhop.com. Dobra, zaczynamy z tym tematem, czyli... Dlaczego wylądowałam w szpitalu? No, żeby opowiedzieć tą historię, to muszę się cofnąć o 2 lata, kiedy ta cała historia się zaczęła. Więc byłam w Jordanii, tak, w tym kraju, w Jordanii, i zjadłam dużego kebaba. Teraz skrócam tą historię. Zjadłam dużego kebaba z frytkami i następny dzień tak mnie strasznie brzuch bolał, że myślałam, że umieram. Ale jakimś cudem mi przeszło. Potem kilka miesięcy później, to było Wielkanoc, to były 2020 roku i to była ścisła pandemia, więc nikt nie mógł wyjść z domu bez powodu, więc spędziliśmy to w domu bez swoich rodzin i tradycyjnie było u nas, tak jak w każdym domu w Polsce, prawdziwy Wielkanoc, czyli jajka, żurek, kiełbasa, wszystkie takie smakołyki polskie. I po drugim dniu takiego ciężkiego jedzenia strasznie znowu mnie ten brzuch bolał. I ciężko mi jest wytłumaczyć, jak to bardzo mnie bolał ten brzuch. To się zaczęło tutaj w klatce piersiowej, jakby mnie serce po prostu przestało bić, tak mnie ścisnęło tutaj. Myślałam, że będę miała jakiś atak serca. I potem się rozniosło dalej ten ból. Tutaj w ramieniu mnie bolało, wszystko mnie tak bolało strasznie, nic nie pomagało, jak się położyłam czy coś. I w końcu na teleporadzie dostałam informację, żeby kupić Nospę, to jest rozkurczający lek. I jeśli w ciągu pół godziny to nie przejdzie, to jechać do szpitala. Ja się strasznie bałam, nie chciałam jechać do tego szpitala, bo słyszało się wtedy, że karetki stały na zewnątrz przed szpitalem, nikt nie mógł wjechać bez testu na COVID, bo te covidowe czasy były wtedy. Więc bardzo się tego bałam, ale na szczęście ten Nospa pomogła i mi przestał ten brzuch boleć. I tylko lekarka na tej teleporadzie powiedziała, żeby unikać tłuste rzeczy, nic smażonego, żadne śledzie, żeberka, ciężkie rzeczy, unikać totalnie. Więc ja ze samego strachu tej sytuacji zmieniłam dietę, w ogóle wcześniej nie jadłam tak źle, ale naprawdę uważałam na to, co jadłam. Nie jadłam kebaby, nie jadłam fast foody. Dosyć ostro się trzymałam tego i przez to znowu, przez tą pandemię, to dopiero mogłam mieć USG, bo to nie było na CITO, tylko normalne zalecenie, żeby skierowanie dostałam, ale musiałam czekać aż do chyba lipca, żeby mieć te USG przez tą pandemię, bo nie robili nic w ten długi czas. No i miałam ten USG. Próbuję to szybko opowiedzieć, bo to 2 lata trwało ta cała sytuacja. No i na USG jamy brzusznej się okazało, że mam takie kamienie w pęcherzu żółciowym. I obecnie taka jest zasada, że jak już są kamienie i już są takie ataki nazwane, to zwykle się usuwa cały pęcherz. Nie ma takiej metody, tak jak w nerkach, że się usuwa kamienie albo trzeba tak przepukać, tylko już usuwają cały woreczek i pęcherz. Więc ja taka wystraszona poszłam do chirurga, który był bardzo niemiły. Powiedział mi, jak widział moją taką reakcję na to, że muszę mieć organa usuniętego, to powiedział: pani niech się nie martwi, ja robiłam takie operacje na murzynach w Afryce. Dosłownie tak powiedział, a potem się od razu chciał mnie zapisać do szpitala i powiedział: a pani jest szczupła, więc chłopacy się ucieszą. Nie wiedziałam, jak zareagować na to, ja byłam w szoku, że tak lekarz mówi do pacjentki. Wiedziałam potem, się domyśliłam, że to o to chodziło, że jak jest mniej tłuszczu na ciele, to łatwiej operację zrobić bez komplikacji, ale mógł to inaczej powiedzieć, więc ja totalnie
źle to przyjęłam wszystko i bardzo się wystraszyłam i nie wiedziałam, co o tym myśleć. No i kiedy to było, kiedy w końcu, kiedyś tam miałam ciągle te bóle i w końcu nie miałam znowu takiego ataku, ale coś, co myślałam, że to był ból, się okazało, że to mój kręgosłup bolał, a nie ten pęcherz, ale i tak to znowu dostałam skierowanie, no już się zapisałam na tą operację, to było jakoś na jesieni, a dopiero mogli następny termin, dopiero w lutym 2021 roku. Więc ja się zapisałam, potem znowu pandemia ciągle trwała, więc mi przesunęli na czerwiec, a potem ja nie chciałam wtedy mieć, bo byłam na wyjeździe, bo to w czerwcu i nie chciałam przeleżeć cały miesiąc w czerwcu po operacji, więc powiedziałam, że chcę przełożyć, więc od czerwca 2021 roku mi dopiero przełożyli na maj tego roku. Więc ja już 2 lata jakby czekam na tą operację, ale nie ze względu NFZ-u, tylko pandemia i też mój wybór, że chciałam jeszcze poczekać, no bo ciągle to jest jednak duża decyzja, to nie jest tak, że idziesz do dentysty i musisz jakieś leczenie mieć zrobione. To jest poważna decyzja, która może mieć wpływ na twoje życie. Ale ostatecznie, co mnie przekonało, to, bo się naczytałam, że są jakieś sposoby naturalne, żeby usunąć te kamienie, jakieś takie napoje pić, jakiś olej pić, jakieś takie mieszanki dziwne, że niby naturalnie, ale z tego, co wyczytałam, to nie ma naukowo potwierdzone, że taka metoda działa i że to nie wróci, bo często, nawet jak próbowali usunąć te kamienie, to one wracały, że jak już masz taki, że już masz kamienie, to mogą się ciągle pojawiać i możesz ciągle mieć jeszcze gorsze problemy przez to. To jedno, a drugie to gastrolog mi powiedział, że pani jest młoda, pani jeszcze nie ma dzieci, a ciąża i hormony w trakcie ciąży powodują, że te kamienie się aktywują i będziesz miała więcej tych ataków i może to spowodować zapalenie, jakieś inne problemy. Nie chce pani tego. I to mnie naprawdę tak jakby przekonało i pani mi powiedziała, że pani nie ma wyboru, że trzeba to usunąć. Więc to już jak mi to powiedział, no faktycznie potem jeszcze patrzyłam na ten temat pod względem ciąży i naprawdę niektóre kobiety mają ogromne bóle w trakcie ciąży i wtedy jest bardzo ciężko, niebezpiecznie operować na kobiety w ciąży, a też niektóre nawet, słuchajcie, w czasie porodu miały ataki, więc to jest, sam atak jest niesamowity ból, nie mogę wyobrazić sobie jednocześnie mieć takie bóle. No ale nieważne, zdecydowałam się, dobra, już nie będę przekładać, idę na tą operację, co będzie, to będzie. Więc teraz już jestem 2 tygodnie po, żyję, żeby to opowiedzieć i chciałam po prostu szybko powiedzieć, jakie mam wrażenia polskiego szpitala i w ogóle jak mnie traktowali i na pewno dla Was może być ciekawe, bo wiem, że każdy szpital jest inny i każda obsługa jest inna, lekarze inni, pielęgniarze inni, ale ja byłam w szpitalu Grochowskim i bardzo serdecznie polecam, pozdrawiam wszystkich pielęgniarek, które mną się opiekowały i lekarzy i mój chirurg, bo byłam bardzo wystraszona i się stresowałam. Nie dość, że pierwszy raz operacja i taka poważna, to w obcym kraju. I się bałam, że czegoś nie zrozumiem, albo coś nie będę, nie wiem, coś złego zrobię, co nie powinnam. Nie wiem, myślałam, że coś z językiem będę miała problem, ale tego nie było. Wszystko mi wytłumaczyli tak, żebym zrozumiała. I bardzo mnie miło traktowali od pierwszego wejścia po prostu na izby przyjęć. Musiałam się, co mnie zaskoczyło, to powiedzieli, że będę 3 dni w szpitalu i to mnie zaskoczyło, bo standardowo taka operacja trwa kilka godzin i ten cały proces, że jak Cię przyjmują, operacja i wypuszczają, to w Stanach na przykład tylko po obudzeniu Cię już wypuszczają i nie jest tak, że 2 noce spędzasz w szpitalu. Więc ja byłam bardzo zaskoczona. Potem się dowiedziałam od Was na TikToku, że to jest dlatego, że NFZ płaci na pobyt powyżej 3 dni czy coś takiego. Jak tak to zrozumiałam, więc to tak celowo, ale jeśli chodzi o moje zdrowie, to było bardzo rozsądnie zrobione.
omijając te finansowe sprawy, ale tak dla mnie to było fajnie, że mogłam przyjść i na spokojnie wszystkie badania miałam, badania krwi, EKG, zdjęcia porobione klatki piersiowej, miałam rozmowę z anestezjologiem, długą rozmowę z chirurgiem, naprawdę usiadł z nami, bo była jeszcze pani Halina, która miała tą samą operację w tym samym, od razu po mnie. Dużo czasu z nami spędzał, się upewnił, że nie mamy żadnych innych pytań. Naprawdę dużo nam musiał wytłumaczyć, że jakie są ryzyka, że jeśli nie mogą dojść do tego woreczka i bezpiecznie usunąć, to muszą, bo to jest laparoskopowo zwykle robione, czyli małe dziurki takie porobione, żeby to jak najmniej inwazyjne było, ale jeśli są jakieś komplikacje, to muszą rozciąć i to jest już większa blizna i trochę dłużej się wraca do siebie, więc on bardzo dużo mi wytłumaczył, a ja dużo wiedziałam o tym, bo 2 lata spędziłam nad nauką, żeby się nauczyć i upewnić, że wszystko wiem. I błędnie powiedziałam, że widziałam operację na TikToku i potem on się śmiał ze mnie trochę z tego, tak no to nie to, że nie miło, ale po operacji się zapytałam, że czyli było laparoskopowo i powiedział tak jak pani widziała na TikToku i ja się tak strasznie zawstydziłam tym, ale nie, no dobrze, że dużo wiedziałam się czego spodziewać, wiedziałam jak będę się ogólnie tak czuć po, że to, co ciekawe, to cię napompują takim gazem, żeby robić przestrzeń między skórę na brzuchu i tak wszystkie te organy, żeby nic nie uszkodzić. Więc ja to wiedziałam, ale nie wiedziałam na przykład jak trochę czasu zajmuje, żeby to schodziło z ciebie. Nie to, że się obudziłam, miałam duży brzuch, bo też się spodziewałam tego. Jest płaski, ale to tak wewnętrznie masz takie gazy, które muszą same po prostu się wypuścić i czuć jeszcze w ramieniu najbardziej i potem się dowiedziałam, że w plecach i naprawdę mnie plecy kilka dni bolały i to od tego gazu. No ale to jest dla twojego bezpieczeństwa, żeby wszystko się sprawnie wydarzyło. No ogólnie tak, no to po wszystkich badaniach mój pokój był bardzo jasny i czysty i tylko byłam z tą panią Haliną, którą się przyjaźniliśmy, bo mieliśmy tą samą operację, bardzo sympatyczna, więc tak o 8 musieliśmy się pojawić. Na szczęście o 13 już dali nam obiad, którego zjadłam całkowicie, bo byłam taka głodna, bo nie mogłam nic jeść, bo mieliśmy badania. I nam dopiero dali, ale wszystko wyjadłam, było bardzo smaczne, nie narzekałam. I no i jakoś ten czas minął, myślałam, że bardziej będę się nudzić w ten pierwszy dzień, bo nic nie miałam, przepraszam, jeszcze robione. Ale jakoś ten czas szybko zleciał. Niestety nie mogłam za bardzo zasnąć, miałam problem z tym. Byłam trochę niewyspana następny dzień, a już o 5:30 panie przyszły po nas zmierzyć temperaturę i kazały się szybko umyć, żeby tą kroplówkę już nam podłączyć z lekami. I co ciekawe, to dali nam lek uspokajający i bardzo dobrze, bo wcześniej się stresowałam i płakałam, i, bo byłam niewyspana i ten stres i no się obawiałam, no wiadomo, to przed operacją, ale jak tylko wzięłam, to poczułam taki zen, taki totalny luz, że byłam totalnie świadoma, wszystko wiedziałam jeszcze jak mnie zabierają i na salę i w ogóle, ale byłam taka obojętna, tak róbcie co chcecie, że tak byłam no totalnie obojętna, że nie obchodziło mnie to, że będą zaraz mnie ciąć. I to jest piękna rzecz, dobrze, że tak robią, bo o wiele lepiej to wspominam, bo ja może bardziej bym była przerażona, że mnie, wiesz, tym kładą na ten te takie łóżko i tylko patrzysz na sufit, jak cię wiozą do tej sali, ten napis sala operacyjna i jesteś w tej sali i masz tyle ludzi wokół siebie, tutaj ci ktoś gada, pielęgniarka, anestezjolog, chirurg, te lampy nad głową. Dużo się dzieje ogólnie, dużo głosów, dużo hałasu. Ale ja nawet nie pamiętam, kiedy zasnęłam. Naprawdę, po prostu najpierw ktoś do mnie coś mówił, anestezjolog, i nagle zasnęłam.
i nic nie pamiętam. I tylko się obudziłam w takim jasnym pokoju, gdzie były inne też wokół mnie łóżka. I tylko pamiętam, że jak się obudziłam, to byłam dosyć zmęczona jeszcze, ale wzięłam tą i byłam naga totalnie. Nie dają ci takie, jak w filmach, takie nakrycie, taki szlaflok czy nic, taki papierowy, nic. Nic, po prostu pod tą, nie kołdrą, nie, ja pamiętam, że przez ten powiedziałam, że mi jest zimno, więc położyli na mnie jakiś koc, ale pod spodem nie miałam nic, więc tak popatrzyłam pod te warstwy i tak, że no, cztery takie bandaże, okej, okay, czyli chyba laparoskopowo, uff, się udało, bez komplikacji, więc jeszcze spałam tam dosyć długo, jeszcze na tej sali, żeby się pobudzić jakby. No i potem zabrali mnie z powrotem do pokoju po jakimś czasie, po kilku godzinach. I to też było fajne, bo mówię, w innych krajach, tak jak w Stanach czy w UK, to od razu jak się budzisz, to już cię wypisują. A jednak jesteś ledwo przebudzona. Ja byłam bardzo śpiąca, jeszcze dużo spałam. Wszystko cię boli, nie miałam, bo to jest cięcia tutaj, dwa tu z boku i tu, gdzie jest pępek, więc to jest miejsce, gdzie są też twoje mięśnie. Więc ja nawet nie miałam siły się ruszać, bo to wszystko bolało. To nie wyobrażam sobie, żebym ja wtedy już była wypisana i żebym się ruszała w ogóle, bo dopiero kilku, już była noc, kiedy pielęgniarka przyszła i ja musiałam się złapać za nią, żeby się usiąść i iść do toalety sama. I tak naprawdę jak staruszka szłam do tej łazienki i musiałam się złapać. No, na szczęście mieliśmy prywatną łazienkę, też to chwalę. Że mieliśmy tylko we dwoje z własną, więc to było i też wszystko było tak przygotowane dla osób, no trochę niepełnosprawnych, bo musiałam się złapać za wszystko, żeby się nie przewrócić, bo też jesteś bardzo osłabiona, bo nie jadłam cały dzień, właśnie kazali nam przestać jeść o 19 wcześniej, dzień wcześniej. Więc cały dzień nic nie miałam, nawet wody kazali za bardzo nie pić, tylko tak, tylko żeby w buzi nie było sucho. I to było strasznie ciężko, bo byłam głodna, już czułam głód, ale nie mogli nam nic dać. To trochę było frustrujące, bo nie dość, że cię wszystko boli, ale potem jesteś strasznie głodna i to też boli, bo od tego głodu i też od pragnienia. Więc to trochę było irytujące, no ale wiadomo, wszystko musi jeszcze się zagoić i w ogóle. I co jeszcze mogę o pokoju powiedzieć? W pokoju była telewizja, ale trzeba zapłacić i nie miałam siły iść do takiego, nie wiem jak to nazwać, taka skrzynia, gdzie się wpłaca na swoje konto, żeby mieć telewizję w pokoju. To ja nie miałam siły nawet się ruszyć z tego łóżka, a co dopiero iść na korytarz i jeszcze zapłacić za to, więc, ale też jakoś na szczęście miałam, wybrałam łóżko przy oknie i patrzyłam przez okno cały czas. To było bardzo uspokajające dla mnie, bo też nie miałam siły ani się gapić w telefon, ani czytać książkę. Po prostu jesteś tak jak warzywo i nie możesz się ruszać, tylko istniejesz. I pielęgniarki ciągle przychodziły, kroplówkę miałam non-stop z płynami, taki, pewnie jakieś tam witaminy, jakieś tam inne, żeby nie byłam odwodniona i też przeciwbólowe. Z bólem nie było tak źle. Myślałam, że gorzej będzie na pewno, ale naprawdę pielęgniarki dbały o to, że pytały i też całą noc, nawet trochę denerwujące było, bo ja chciałam spać, a one ciągle przychodziły co kilka godzin się pytać, czy chcę więcej leków. Właśnie koleżanki, one starsze, nie pytali tak często jak mnie. Nie wiem, myśleli może, że moja tolerancja na ból jest niższa, nie wiem, ale ciągle tak odmawiałam właśnie, że nie potrzebuję. I jeszcze zanim mnie wypisali z szpitala następny dzień, to też mi dali tak na wynos, żeby mieć siłę wrócić do domu. Co ciekawe, to ten główny chirurg
asystował, przy mojej operacji on asystował przy operacji, a taki młodszy lekarz operował mnie. I przyszedł do naszego pokoju chyba przed operacją i się śmiałam, bo jemu telefon zaczął grać i to było intro do The Office, amerykańska wersja, i zaczęliśmy się śmiać, bo tak, no to spoko gość, ma dobre poczucie humoru i w ogóle taki młody, więc się czułam tak spokojna, że no fajny jest i dobrze to wszystko pójdzie. No i następny dzień właśnie, jak już mieli nas wypisać, to dali nam całą listę jedzenia, których nie mogę jeść przez najbliższy czas, co nie mogę jeść, co mogę jeść, co mogę jeść w małych ilościach i takie ogólne informacje, bo z tym pęcherzem to jest tak, że trzyma żółć, która jest produkowana w wątrobie i ta żółć pomaga ci przetwarzać jedzenie i tłuszcz. Więc na początku jest najlepiej nie jeść w ogóle nic z tłuszczem albo bardzo nisko, niski poziom tłuszczu, żeby ten swój system sobie na razie radził z małą ilością żółci. Bo jak się je coś bardzo tłustego, to twój organizm potrzebuje bardzo dużo żółci, żeby to tak zdrabniać, żeby przeszło przez twój system. Więc nie chcesz obciążać swojej też wątroby. I co jeszcze powiedział? Nic takiego, że za 10 dni zdjęcie szwów i też, żeby nic to za bardzo aktywnego, niestety nie mogę na rowerze jeździć przez najbliższe kilka tygodni, żeby wszystko się na pewno zagoiło. Nic nie mogę podnosić takiego ciężkiego. Dostałam tydzień zwolnienia, bo poprosiłam o tylko tydzień, stwierdziłam, że drugi tydzień mogę w domu siedzieć i po prostu pracować zdalnie i tak zrobiłam. No i wypisał nas. I jakoś bardzo powoli musiałam iść. Mój chłopak przyszedł po mnie i po mojej torby i on już tak normalnym tempem wyszedł z pokoju, a ja tak poczekaj, nie mogę tak szybko. Normalnie jak taka babunia i musiał się przyzwyczaić do tego, ale nie, no ogólnie muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z obsługi. Szpital był bardzo czysty, wszystko co widziałam to było, wiesz, normalny sprzęt. No wiesz, ja się też nie znam na tym, czy tam nowoczesne, czy nie. Mi się wydawało, że okej. No ale głównie mi się podobało podejście do pacjentów i że wszyscy byli naprawdę sympatyczni. Może jedna pani była, pielęgniarka, mniej ciut ciepła, ale to jest najgorsza rzecz, którą mogę powiedzieć, ale poza tym wszystkie były bardzo sympatyczne, bardzo życzliwe i opiekuńcze i jestem bardzo zadowolona, więc bardzo polecam Szpital Grochowski, jeśli musicie mieć taką operację i no na razie się dobrze wszystko goi, potem już miałam zdjęte szwy, wszystko się ładnie tak, no, już może. No panie pielęgniarki mówiły, że śladu nie będzie, więc mam nadzieję, że tak, że mają rację. No i to była moja przygoda ze szpitalem i najlepsza rzecz jest w tym, że przez to, że już jestem 6 lat, płacę normalnie podatki, płacę ubezpieczenie ZUS i wszystko, więc nic mnie to nie będzie kosztowało dodatkowo. A jak słyszałam na grupach, bo dołączyłam na Facebooku, jest bardzo dużo grup na ten temat, to naprawdę ludzie płacą po kilka tysięcy dolarów za taką operację, nawet jeśli mają ubezpieczenie, a jak nie mają, to naprawdę dużo pieniędzy idzie na takie leczenie, na taką operację i też na krótszy pobyt. Bo ja nie wiem, ile 3 dni by kosztowało w Stanach. Nawet nie trzymają, o ile nie ma jakichś komplikacji albo infekcji, to nie trzymają cię 3 dni na pewno. Ale osobiście jestem bardzo szczęśliwa, że miałam te 3 dni, bo krócej by było gorzej. Jedyne co, to jedną rzecz tylko, może mam nadzieję, że nikt z was się nie brzydzi takich rzeczy, ale ja żałuję, że tego nie wiedziałam. Nie powiedzieli mi nawet w szpitalu, że po operacji jeszcze zostawiają taki pojemniczek w twoim
systemie, jest taka rureczka i podłączona do takiego zbiorniczka. I to jest po to, żeby zbierało jakieś tam płyny, które zostają w środku, i też sprawdzić, czy nie ma jakiejś żółci. To znaczy, że jak jest widać ewidentnie, że jest żółć, to znaczy, że gdzieś się coś było uszkodzone i trzeba być może naprawiać. Ja o tym nie wiedziałam, nigdzie nie czytałam o tym, dopiero po fakcie zaczęłam więcej szukać specyficznie o tym temacie, że o tym po operacji w takim pojemniczku na te płyny, ale wcześniej nie wiedziałam o tym. Na szczęście następny dzień przed wypisaniem mnie to boleśnie wyciągnęli. I wszystko było ok, ale to jest jedna rzecz, która mnie zaskoczyła i nikt mi o tym nie powiedział. Nie wiem, może nie wystraszyć, ale bardziej się wystraszyłam, jak patrzę na siebie i tu jest coś przyczepione jeszcze do mnie. Więc mówię wam, gdybyście musieli mieć operację, żeby się nie bać tego, to jest normalne, to jest po to, żeby właśnie się upewnić, że nic nie było uszkodzone w trakcie operacji. No, więc taka była moja historia, moje doświadczenie w szpitalu w Polsce, po raz pierwszy na taką poważną operację. Przeżyłam, żyję do tej pory, odpukać, na razie wszystko wygląda, że dobrze wyszło. Się lepiej czuję nawet niż przed operacją, bo miałam też jakiś problem z refluksem i na razie póki co nie ma tego problemu, więc mam nadzieję, że to załatwiło tą sprawę. I jeśli ty jesteś osobą, która ma takie bóle po jakimś ciężkim jedzeniu i nie wiesz, jak sobie z tym radzić, to bardzo polecam iść na USG, żeby się dowiedzieć, czy to nie są kamienie. To jest bardzo często się zdarza. Ja nie wiedziałam nigdy o tym, nawet nie wiedziałam, co to jest pęcherz żółciowy. Naprawdę nigdy nie uczyłam się nawet o tym. Może, ale tam nie zwracałam na to uwagę, bo to nie jest coś, co jest aż takie potrzebne. No jest potrzebne, ale można widocznie żyć bez. Zwykle osoby z kamieniami to są kobiety po 40, otyłe i już mają dzieci. Ja się w ogóle nie wpisałam w żadne z tych kategorii, oprócz tego, że jestem kobietą, ale się okazało, że przynajmniej 3 osoby w mojej rodzinie już miały ten problem i miały usunięty. Więc być może, że to u mnie jest genetyczne. Ale są różne powody, dlaczego te kamienie się tworzą. Nie jestem lekarzem. Najlepiej jest porozmawiać z gastrologiem albo internistą, czy jest możliwe, że masz taki problem, ale polecam się wyleczyć i się upewnić, bo naprawdę bez tego to można wylądować w szpitalu i mieć nagle operację. Może być zapalenie, może być naprawdę ogromne problemy, dlatego planowana operacja taką jak ja miałam, to jest najbardziej bezpieczna, bo jest wszystko pod kontrolą i jesteś zdrowy. Więc to jest moja najlepsza rada, nie czekać i nie przekładać, tylko po prostu niestety jak trzeba, to trzeba. Dobra. Już się nagadałam, idę pić swoją herbatkę na zewnątrz, bo jest jeszcze piękny zachód słońca i mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Jeśli macie jakieś pytania co do mojej operacji albo doświadczeń, to napiszcie mi komentarz. Postaram się odpisać, na ile moja wiedza na ten temat pozwala, albo podam jakieś linki do fajnych artykułów na ten temat. No i też chcę wiedzieć o Waszych doświadczeniach w szpitalach, bo wiem, że w każdym jest inaczej i też nawet w tym samym szpitalu można mieć inne doświadczenia, i dobre, i złe. Więc dawajcie znać, jestem ciekawa. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!